Powietrze pełne feromonów budzi w lesie poruszenie, co rodzi najpiękniejszy spektakl jesieni. Demonstracje siły i walki, nieraz na śmierć lub życie. A to wszystko po to, aby dać nowe życie. Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Dziś kilka słów o obliczach rykowiska. Jeśli chcesz wspomóc mój kanał, to proszę tylko komentarz i łapkę, aby ten materiał dotarł do jak największej ilości osób. Książkowo nastrój samcom udziela się już w połowie września i trwa około 4 tygodni. Ale tak naprawdę wszystko zależy od wielu czynników, populacji, miejsca, pogody, a przez to wszystko nieraz ryk słychać już pod koniec sierpnia. I od razu ustalmy sobie, ryczą byki, czyli samce jelenia. Zaczynają swój spektakl wokalny na wieczór i trwa aż do białego rana, lecz nieraz ryczenie możemy usłyszeć w biały dzień. A oto tak brzmi ryczenie. Posłuchajmy. Rykowisko to ten przedziwny czas, kiedy jelenie ze skrytych w ciągu roku zwierząt nagle to wszystko zmieniają. To właśnie w tym okresie powstają najpiękniejsze zdjęcia jeleni, a to dlatego, że są łatwiejsze do zlokalizowania. Oczywiście przez swoje ryczenie. Lecz istnieją metody, którymi możemy sprawić, że jeleń sam do nas przyjdzie. Lecz nie jest to za bardzo bezpieczne. Ów metody to na przykład uderzanie patykiem po drzewach, czy też porożem o poroże i o drzewa. I wiem, może się to wydawać niedorzeczne i śmieszne. Ale już tłumaczę. Nie chodzi o to, aby iść do lasu i tłuc po krzakach jak opętany. Jest w tym pewna logika. Trzeba udawać jelenia, który chce się wyżyć. W jeleniach w czas rykowiska testosteron buzuje. I teraz wyobraźcie sobie, że gdzieś tam w lesie siedzi sobie jeleń i nagle słyszy, że jakiś lotny gagatek przyszedł i się wyżywa. No to co? Trzeba pokazać, że trafił zły rewir, bo ja tutaj rządzę. Więc taki jeleń ryczy w ramach ostrzeżenia. I się denerwuje, bo my tłuczemy dalej. A on się czuje olany. No to pan jeleń sobie nie pozwoli, bo przecież jest twardy zawodnik z niego. I taki rozjuszony idzie sprawdzić, co się dzieje. I idzie prosto na nas. Wywabić jelenia możemy także naśladując ryki. Ale uwaga, robiąc to niezgrabnie, raczej go spuszymy. Istnieje albowiem cały alfabet odgłosów. Od stęsknionego po wyzywającego na pojedynek. Jeśli chodzi o istotę rykowiska, to jest dosyć prosta. Trzeba pokazać, że jest się największym maczo w okolicy, a w nagrodę zgarnia się stado łań. Całkiem nieźle. Jeleń, który liczy się w rywalizacji, ma około 7-8 lat. Ale taki niedojrzały smarkacz, co ma 4 lata, także coś tam próbuje. Chodzi po lesie i ryczy, aby ryczeć. Jak obłąkany. Się przyucza, bo to w końcu on za te 3-4 lata może stanowić poważnego konkurenta. Jest jeden byk broniący tytułu mistrza. Niczym w boksie. Nazywa się byk stadny. Taki jeśli ryknie, to czterolatek od razu wie, gdzie jest jego miejsce. Jeżeli znajdzie się śmiałek, który chce pokonać mistrza, znaczy byka stadnego, przychodzi na ring, ale to nie oznacza jeszcze walki. Drugi etap po ryczeniu to pokaz siły, co ma dać do zrozumienia: oho, kolego, jestem silniejszy, spadaj. Jeśli oba samce są tak samo narwane, dochodzi do etapu trzeciego, czyli walki. Wszystko polega na tym, aby wykręcić łeb dla przeciwnika. Przegrany musi się ewakuować, a zwycięzca zostaje samcem stadnym i może przekazać geny dla swoich łań. Ale takie walki czasami kończą się tragicznie. Dzieje się tak na przykład, kiedy poroże trochę odbiega od normy, bo musimy wiedzieć, że mają różne formy, nieraz dziwaczne. Więc może zdarzyć się byk, który jest mikrej budowy, ale jest niebezpieczny dla innych. Stać się także może, że między dwoma bykami poroże się sklinuje. W Polsce co roku znajduje się kilka takich przypadków. Znalezione wcześniej daje szansę dla przeżycia dla obu. Po rykowisku las milknie, feromony ulatniają się, testosteron spada, byki odchodzą, zaszywają się gdzieś w lesie, gdzie dochodzą do siebie po tym ciężkim okresie, w którym nieraz tracą aż do 30% swojej wagi, a łanie tworzą swoje grupy i czekają na potomstwo do 230 dni. I to już jest tyle, co dla Was przygotowaliśmy. Podziękowania się należą dla Marka Cylińskiego oraz Ducha Lasu. Od obu kanałów dostaliśmy pozwolenie na wykorzystanie tych wspaniałych materiałów. Serdecznie zapraszamy do zajrzenia na ich kanały, albowiem są mistrzami w tym, co robią. Linki znajdziecie w opisie. Zapraszamy Was również do lasu, aby samemu skosztować atmosfery rykowiska. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!